Hej, cześć, siemano wam wszystkim. Witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy... Teraz ja poprowadzę. Trzymaj się za mną. Wiedźmin 2, Zabójcy Królów. I właśnie ostatnio tutaj zakończyliśmy odcinek. Świat stanął na głowie. Właśnie nie? Chyba po zakończeniu odcinka nie zapisałem gry właśnie. Zapomniałem chyba. Ale troszkę już udało mi się. O! Ta już atakuje, kurde. O, pięknie! O! O, one atakują mnie, kurde! Ja pierdzielę! Pięknie! Dobra, idziemy dalej teraz, co nie? No otwieraj, otwieraj. Otwieraj drzwi. Otwórz. Dobra. No otwieraj, ty otworzysz. No idź. No idź. No chodź. Chodź, Saskia. Smokobójczyni, jak na nią tak nazywają ją. Zostawił się na jedną, kurde. Pierdzielony. Kurde, uspokoisz się chyba. A, gorąca herbata, o kurde. Czekajcie, gdzie są te drzwi? Gdzie są te drzwi? What the fuck? A, tu jest to drzwi, dobra, okej. Okej, kadstenka. Niebawem dotrzemy do Vergen. Zaskoczysz ich. O kurde. Vergen w niebezpieczeństwie, a dziewica z Edirn włóczy się po norach z Wiedźminem! Rozumiem, że błona doskwiera, a przed śmiercią warto zaznać rozkoszy! Zabić ich! Ha, 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 śmieszne. Żałosne. Gdzie mnie tu? Dobra. O ty. Dobrze, że chociaż nam pomoże ta. Smokobójczyni. Kurde, ty felu kolejny. Dobra, pięknie. O ty. Aj, aj, aj. Ty frajerze! Czekajcie, tam jest jakieś przejście? Jest! Fajnie! O, ty frajerze! A ty! O, ty! Jest! O ty! O no!
spierdzielił! O, smok! Ale ona fajnie. Tak. Tak jest. No nie laguj się! Kur... No ja pierdzielę. Wkurz mnie takie coś. Jeden. Dobra! No co jest? Wiedziałem, że kobieta zmienna jest. No, ale żarta. What the fuck, dlaczego mi... No... Poznałeś mi największy sekret. Nie miałam wyjścia. Zabiliby cię. Teraz rozumiem, dlaczego udało ci się zwalczyć tak silną toksynę. To tylko dzięki Filipie. Gdybyś była człowiekiem, nawet ona by cię nie ocaliła. Jesteś wiedźminem, stąd wiesz o nas tak dużo. Tylko złote smoki mają zdolność przybierania dowolnej postaci. Mój ojciec był rycerzem o pogodnym spojrzeniu. Życie traktował jak piękną przygodę. Kochał ludzi. Dlatego starał się ich zrozumieć. To dzięki niemu wierzę, że każdy człowiek jest równy, a wolnością nie wolno kupczyć. Ojciec twierdził, że na świecie istnieje chaos i porządek. Chaos to agresja, a porządek to obrona przed nią. Co się z nim stało? Nauczył mnie żyć wśród ludzi i ruszył w dalszą drogę. Tak robią smoki. Gdyby smok wspomógł obrońców Vergen, Henselt nie miałby szans. Długo o tym myślałam. Tylko co by się stało z górnym Edirn później, kiedy opadłby bitewny kurz? Musiałabyś odejść. Tak. Mieszkańcy Edirn znają mnie jako smokobójczynię i dlatego mnie szanują. Może nie tylko, ale gdyby dowiedzieli się, że jestem smokiem, poczuliby się oszukani. Mieliby trochę racji. Nie chciałam nikogo oszukiwać. A potem było już za późno. Załóżmy, że ujawnię swoją dwoistą naturę. Kto stanie na czele górnego Edirn? Widzisz kogoś na moje miejsce? Przy smoku trudno się wybić. Krasnoludy znajdą swojego kandydata, elfy swojego, a ludzie zaczną szukać króla. Dlatego proszę cię, żebyś swą wiedzę zachował dla siebie. Z Henseltem musimy poradzić sobie bez pomocy smoka. I poradzimy sobie. Również dzięki tobie. Nigdy nie zapomnę tego, co robisz dla Edirn. Wszystko jedno z jakich pobudek. Ruszajmy. Obrońcy cię potrzebują. No dobra, chodź, Saskio. Filipa to znakomita czarodziejka. Wróć na mury i bruć. Oj, broń Vergen, nie bruć. Co ja gadam? Nie, ale zaraz w tym odcinku będzie przerwa. Ale nie będę wam mówił dlaczego. Będzie przerwa, tylko tyle powiem wam. Chodź, smokobójczyniu. I idziemy dalej, co nie? Załatwiliśmy tych najemników. I prawie byśmy zabili tego... jak mu się nazywa? Czekajcie, Eran? Eran? Coś tam. Nie wiem, kiedy tak konkretnie będzie to przerwa, ale pewnie za chwilę, ale kto wie. Kto wie. Ale zobaczymy jeszcze zaraz, za chwilę. Czekajcie, tylko nie wiem, czy tędy to... O, jest Zoltan. Zoltek! Co się działo, Zoltan? Pastuch Henselt osobiście prowadzi całe swoje bydło. Teraz się dopiero zacznie zabawa. Zwyciężymy. Coś jeszcze? Mamy niespodziewanych gości. Kogo? Dwa trolle. Jeden to chyba ona. No, brzydka jak stare gówno po zimie, ale cycki ma. Trzeba było zobaczyć gęby naszych, jak te szkarady weszły na dziedziniec. Powiedziały, dlaczego chcą nam pomagać? Jasne! Wiedźmin dobry! Wróg Wiedźmina to wróg trolla! Znam te parę. Mogą się przydać. W końcu chcemy stworzyć kraj bez uprzedzeń. Jak gruchnęła wieść, że Henselt będzie dowodził natarciem, nastroje naszych spadły na ryj. Powiedz im, Zoltan, że jak przestaną wierzyć w zwycięstwo, to niech od razu wywieszą białą flagę. Jakbym nie próbował. Zoltan, zbierz obrońców. No okej, dobra. Idziemy. Co tu tak cicho? Myślałam, że będziecie się radować. Sam król Henselt zaszczyci nas swą osobą. Wszyscy zginiemy! Nie odeprzemy ataku! Henselt jest niezwyciężony. Głowy do góry! Wreszcie nie będziemy walczyć z pachołkami, ale z królem! I sam król będzie musiał uznać nasze zwycięstwo! A może się boicie? Może lepiej wywiesić białą flagę?
takie proste! Henselt szybko zaprowadzi tu swoje porządki! Krasnoludy wyplują płuca w kopalniach, a elfy szczezną, kryjąc się po lasach! Chłopi będą batorzeni, bo nie ukłonili się dość nisko! Taki kraj chcecie zostawić swoim dzieciom? Nie! Nigdy! Strach was obleciał, bo nadchodzi Henselt? A kimże on jest? Bogiem? Nie! Ma ręce, nogi i krew! Czerwoną, tak jak my wszyscy! A jeśli ośmieli się przekroczyć te mury, trzeba ją będzie mu utoczyć! Tak! No, Henselta! Niech żyje Saskia! Wielu z nas nie zobaczy jutrzenki! Nie wróci do swoich kobiet, nie napije się z przyjaciółmi. A my... trzeciej części wypiją. ...ich groby, kiedy spoczną w ziemi. Pewnie tak, ale kto wie. Ci, którzy przeżyją, będą żyć z podniesioną głową, bo tylko takie życie ma sens. A teraz do broni i na mury. Pokażmy Henseltowi prawdziwą wojnę. Aha, mamy trolle, okej. Okay. Dobra, fajnie, podoba mi się. Aha, tutaj idą, tak, okej. Okay. Właśnie niepotrzebnie wziąłem, kurde, powiem wam. Poziom łatwy, wiecie. Czekajcie, tam też idą z tyłu? Czy mi się wydaje? Aha, dobra, okej. Dobra, idziemy, lecimy. Haha, Deadly, dobrze. Podoba mi się już to nawet. Teraz tu kurczę więcej, jak widzicie tutaj teraz, bo wcześniej było troszkę mniej, mi się tak wydaje, ale tutaj są lepsi, ale kto wie. O, elfy, fajnie. Jorvet sam przyszedł, na razie. O, o, jest reszta, ale fajnie to wygląda, jakbym się czuł w jakiejś bajce, wiecie, teraz. Wow, no nieźle. No nieźle, dzięki za pomoc, elfy. Terroryści, mordercy, komando śmierci. Lub szlachetni w cierpieniu i nierównej walce bojownicy o wolność. Wszystko zależy, kto patrzy. Pomogłem Jorvetowi. Zaufałem mu. Przyłączyłem się do Saski i jej rebelii, nowych wartości, ideałów. Czas pokaże, czy słusznie. Jedno jest pewne. Elfy to najlepsi łucznicy, jakich kiedykolwiek nosiła Ziemia. Jorvet, w samą porę. Jewir ma wyczucie. To znaczy, że jeszcze nie wszystko stracone. Musimy odciąć Henseltowi drogę ucieczki. Henselt ani myśli uciekać. No to pomyśli. Dołącz do Jorveta i zamknijcie główną bramę. Jarpen mówi, że czary Detmolda ją uszkodziły. Jarpen gówno się zna! Osłonisz mi żyć, to ja ją zamknę! Od tego zależy los bitwy.
Nie ma takiej bramy, z którą Zoltan Chivay by sobie nie poradził! No nie ma! Przebij się do Rowetta. Jorvetta znaczy. Okej, dobra, tylko którędy? No to jest pytanie. Tędy? Tędy nie da rady. Tylko kurczę, którędy? Tędy może, o. Ale też chyba nie. A, tędy, dobra, okej, fajnie. Okej, fajnie. Tylko którędy teraz? Ajajaj. No to jest pytanie, bo tu zablokowali nam drogę. Piruny. Którędyś ty poszedł? Ej, Zoltan! Zoltan, którędyś ty poszedł, szpiruny? Tędy? Ej no, what the fuck? What the come on? Ej no, którędyś ty poszedł, Zoltan? Drzwi zamknięte, serio? Tutaj chyba żeś poszedł, co nie? Chyba tak, co nie? Czy nie? No kurde, którędy żeś ty poszedł? Kurde, nie wiem gdzie on teraz poszedł. What the fuck? Tędy na pewno nie. Zaraz, zobaczymy, którędy on poszedł. Czekajcie, może tędy jakoś. Nie kręć się tu! Oj dobra, daj mi się tu spokój. Tędy, kurde? Wątpię, żeby tędy poszedł. Nie, tędy to wątpię. Kurde. Chwila. Jak stąd wyjść teraz? What the fuck? A, już wiem którędy, okej. Wiem już. Dobra, fajnie. Dobra, wiem. Bo to drabina jest, a ja i tej drabiny nie zauważyłem tak przede wszystkim. Okej, wiem. Dobra, mamy. Fajnie. Wciągnąć drabinę! Tak jest! No okej, dobra, teraz idziemy tędy. Za Zoltkiem. Okej, jesteśmy już na miejscu, fajnie, elegancko. Jorvet, musimy się przedostać do bramy głównej, natychmiast. Przyznaj się, myślałeś, że nie wrócę, Gwynblade? Tak, musimy odciąć Henseltowi drogę odwrotu. A potem go do niego zmusić. Nie opieprzaj się! Do bramy! No okej. Oni tacy, kurde. Co oni są nieśmiertelni, czy co? Okej, fajnie. Poszło! Teraz są odcięci. Wystrzelamy ich jak kaczki. Albo się poddadzą. Kto wie? O, już i do dwóch na Valenni. Żartuję. O, Henselt sam przyszedł. Panie! Jakie rozkazy? Nieźle. Zobaczymy, czy pójdzie. Poddajemy się. O! Wiedziałem. Że się poddadza, a to synki. Okej,
No się chyba zmęczył z wrażenia. Zwyciężyłaś. Zwycięzcy dyktują warunki. Znasz moje żądania. Podpiszesz akt bezwarunkowej kapitulacji, w którym zobowiążesz się, że twoje wojska nie przekroczą Pontaru. To wszystko. Zapłacisz kontrybucję wojenną oraz uznasz wolne państwo Górny Edirn, na którego czele stoi Saskia z Vergen. A moi ludzie? Na co możemy liczyć? Na wolność. To nie mało. Spójrz, ilu żołnierzy poległo w jej obronie. Ile? Do szczegółowych rozmów o wysokości kontrybucji zasiądziemy w Lochmuin, przy znamienitych świadkach. Saskia nie poruszyła jeszcze jednej kwestii. Jakiej? Odkąd świat światem, wojny były, są i będą. Jedni zwyciężają, inni przegrywają. Ale konflikty zbrojne powinny być prowadzone w duchu rycerskich zasad i praw. Do czego zmierzasz, wiedźmo? Zbrodniarze wojenni, w tym Detmold, muszą zostać ukarani. Ale ja potrzebuję doradcy. Zbrodniarze wojenni muszą zostać ukarani. Będziesz miał nowego doradcę. Nazywa się Sheila de Tancarville. O. Czy ta wiedźma oszalała? To niezbędny warunek. Detmold dopuścił się zbrodni i musi zostać ukarany. Zgoda. Wykonać wyrok. Nie jestem psem, żeby mnie szarpać. Jednych mniej chociaż. Przekonajcie się, jak umiera prawdziwy czarodziej, głupie suki. Zamknij się. O! O kurde! Jednego mniej chociaż. Złóż przysięgę i odejdziesz wolny. To w końcu z kim prowadzę rozmowy? Ja i Filippa Eilhart mówimy jednym głosem. Uważaj na czarodziejki. Często zapominają, gdzie ich miejsce. Filippa jest moim doradcą. Czekamy na twoją decyzję, królu. No nie wierzę, znowu laguję. Co jest dzisiaj? Ja nie mogę. O Jezu. Co jest? Ja, król Henselt. Władca Kedwen. No nie wierzę. W obecności świadków przysięgam, że odstąpię od granic Edirn. Uznaję państwo w Dolinie Pontaru. Pod przywództwem Saski z Vergen. Jezu, nie laguj się. I przysięgam zapłacić wojenną kontrybucję, której wysokość zostanie ustalona w Lochmuin. Jesteś wolny. Ja pierdzielę, serio tak laguje coś. Pokażcie królowi drogę. Oh my god. No kurde, proszę, nie laguj się dzisiaj. Teraz już czas, Saskio. Ja pierdzielę. Tak. Nie podoba mi się to. No nie! Co? Saskia. Znam ją dobrze. Nigdy taka nie była. Ma wzrok jak po fistechu. Zapewniam cię, że go nie zażywa. Chodźmy za nimi. No dobra, oczukaj Saskię i Filippę w kwaterze czarodziejki. Okej, tylko kurde, dlaczego laguję znowu dzisiaj? LOL. O Jezu. Przepraszam was za te lagi. Ale jednak nie było tej przerwy i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!